chwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, witam Was wszystkich, wykonawców, jak i słuchaczy, na 8. ekumenicznym spotkaniu z pieśnią wielkopostną Adoramus te Christe 2018 pod honorowym patronatem księdza biskupa Romana Pindla, biskupa bielsko-żywieckiego, a także księdza biskupa Adriana Korczaka, biskupa diecezji cieszyńskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego. Szanowni Państwo, jest to już 8. edycja tego spotkania, tego festiwalu, który narodził się z potrzeby serca, a mianowicie te pieśni wielkopostne, pieśni pasyjne, których jest taka wielka ilość, a tak mało je wykonujemy. Śpiewamy tylko na nabożeństwach głównie i stąd narodził się pomysł Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, żeby zrobić takie spotkanie, żebyśmy mogli wspólnie spotkać się i wspólnie poadorować Pana Jezusa Cierpiącego. Chciałbym bardzo serdecznie powitać księdza Jana Błotko, księdza proboszcza gospodarza tej świątyni,